Cześć, siemanko, z tej strony Mateusz, firma Wrapster. Witam Was w kolejnych odcinkach testowych. Zanim przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do APC, dwie małe rzeczy. Pamiętajcie, że do końca dzisiejszego dnia trwa konkurs, gdzie do wygrania jest kamerka samochodowa XBeats Go 2. Tutaj macie w tym Wraplife wszystkie zasady. Miłego oglądania. A druga sprawa jest taka, że do końca dnia, do godziny 23.59 macie zniżkę na Iron Cobra minus 50% na naszym sklepie, na sklep wrapster.pl. Co zrobić, żeby otrzymać taką zniżkę? Standardowa cena 46 zł, po zniżce 23 zł za nieśmierdzący żelowy deironizer. Wystarczy wrzucić go do koszyka i dodatkową, jedną co najmniej rzecz, wpisać kod, który widzicie poniżej w okienku, no i otrzymujecie 50% zniżki na litrową Iron Cobra. To tyle z takich rzeczy początkowych. Zostańcie do końca. Zapraszam. Tak jak wspomniałem, bohaterem dzisiejszego odcinka jest nasze APC, czyli All Purpose Cleaner. Jest to środek zasadowy, na to warto zwrócić uwagę, ponieważ pH jest powyżej około 10. Środek do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni i do różnego rodzaju zabrudzeń. O tym jakie, to wszystko dowiecie się w tym odcinku. Warto zaznaczyć, że nasze APC jest bardzo silnym koncentratem. Należy go rozrobić w różnych stężeniach, które są również uwzględnione tutaj na etykiecie. Butelka standardowa, korek bezpieczny, atomizera nie dołączamy tutaj do zestawu, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest to koncentrat do rozrobienia. Warto mieć jakąś drugą butelkę, gdzie taki środek sobie możecie rozrobić. Butelkę jakąś pustą, gdzie będziecie mogli go rozrobić po prostu z wodą. Przejdźmy sobie do etykiety. Po kolei przeczytam. Został stworzony przy współpracy z detailerami oraz chemikami. Uniwersalny preparat do oczyszczenia każdego rodzaju powierzchni z ciężkich zabrudzeń na elementach zewnętrznych i wewnętrznych pojazdów. Więc możemy tym czyścić różnego rodzaju plastiki, tworzywa sztuczne. APC można używać również do skór, dywaników, do czyszczenia silnika, a także do... My na przykład używamy APC w momencie, kiedy potrzebujemy z lakieru ściągnąć wosk przed naklejeniem folii, tak żeby się dobrze folia dokleiła do lakieru. Więc tak jak widzicie, tutaj zastosowanie jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Mieszanka substancji myjących pozwala na szybką penetrację brudu z tapicerki materiałowej, plastików, skóry, winyli i elementów karoserii. Stosowany również jako preparat do mycia wstępnego, produkt jest bezpieczny dla każdej powierzchni. I teraz ważny sposób użycia, który też jest uwzględniony. Produkt skoncentrowany, tak jak wspomniałem na początku. Raczej nie próbujcie stosować go bez rozcieńczenia. Rozcieńczenie. Do silnych zabrudzeń 1 do 8, czyli na jedną część APC dajemy 8 części wody. Przekłada się to tak, że na 100 ml APC dolewacie 800 ml wody, dzięki czemu macie 900 ml produktu do użycia. Lekkie zabrudzenia 1 do 100. I tutaj z lekkich zabrudzeń możemy na przykład wyróżnić różnego rodzaju zabrudzenia tapicerek materiałowych, bo takie też można APC czyścić. Sporządź odpowiedni roztwór i rozpyl na mikrofibrę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. W razie potrzeby wzrusz zabrudzenia za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki, następnie przetrzyj powierzchnię mikrofibrą, aby zebrać zanieczyszczenia, w razie potrzeby powtórz czynność. I tak jak jest tutaj opisane, można użyć go, że tak powiem, bezdotykowo, czyli napsikać, poczekać aż zadziała, tak jakbyśmy na przykład czyścili silnik, popsikać, napylić APC na dany element, odczekać chwilkę i spłukać go po prostu. Natomiast dużo, dużo lepsze działanie będzie po prostu po wypędzelkowaniu, jeżeli mechanicznie wzruszymy ten brud i wtedy będzie efekt jeszcze po prostu lepszy. Myślę, że z takich rzeczy to tyle. Ja mam tutaj rozrobiony APC 1 do 8, czyli do cięższych zabrudzeń. No i zobaczymy sobie, jak działa w praktyce. No dobrze, będziemy sobie działali na naszym szkoleniowym Mercedesie z racji tego, że tutaj podejrzewam, że dawno, dawno nikogo nie było. Sami widzicie, jak ten silnik wygląda. Przejdziemy sobie, w dwóch miejscach będziemy działali. Najpierw na pokrywie silnika, która jest z ciemnego plastiku, no to następnie przejdziemy sobie do zbiornika na płyn do szyb, gdzie jest plastik jasny, też zobaczycie, jak sobie działa to APC w jednym i w drugim miejscu. Używamy APC 1 do 8, tak jak wspominałem wcześniej. Będziemy napylali na element plus pędzelkowanie. Wytrzemy na koniec mikrofibrą, no i zobaczymy, jaka jest różnica. Więc przechodzimy do aplikacji preparatu. Wypędzelkowujemy dokładnie.
łącznie ze wszystkimi tutaj szczelinami. No i najbardziej będzie widoczne na znaczku Mercedesa. Bo tutaj jednak ten brud się wszędzie zbiera, we wszystkich krawędziach. Nawet po samej pianie widać, że no, najczystsza ona nie jest. Okej. Myślę, że tyle wystarczy. No i teraz bierzemy mikrofibrę. No i zbieramy cały brud na mikrofibrę. Przekładamy tutaj dokładnie na jasnej mikrofibrze. Widać, ile tego brudu było. W krawędziach. No i postaram się wytrzeć do suchego, tak żebyście zobaczyli różnicę dokładnie. Zdejmiemy sobie taśmę. No i poczekamy chwilkę, niech wyschnie, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy częścią wyczyszczoną od tej brudnej. Ok, tak to wyglądało na pokrywie silnika. Przejdźmy sobie teraz do drugiego elementu. Czynność tak naprawdę powtarzamy. Czyli napylamy, pędzelkujemy całość dokładnie raz przy razie. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ten środek, to naprawdę jest mega prosty w użyciu. Jeżeli macie tapicerki, możecie również użyć sobie szczoteczki. Wtedy ona też wejdzie w głąb tapicerek skóry na przykład i ładnie jakby wytrąci tłuszcz z tych skór, zwłaszcza gdzieś przy boczkach, gdzie się opieracie ręką na przykład. Ok, tutaj mamy wypędzelkowane, ściągamy całość na mikrofibrę. No i odrywamy taśmę. Ok, na koniec sprawdzimy sobie APC jeszcze w jednym miejscu, gdzie jest dosyć tłusta plama i za chwilkę przejdziemy sobie do podsumowania. No cóż, ocenę jak zwykle pozostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że już większość z Was testowała nasz APC. Jeżeli nie, to wbijajcie na sklep w rapster.pl, tam go dostaniecie. A wszystkie studia detailingowe i sklepy z kosmetykami samochodowymi oczywiście zapraszam do współpracy. Mamy przygotowaną dla Was bardzo fajną ofertę i fajne warunki współpracy. Na dziś to tyle. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby Was żadne wideo nie ominęło. Jeszcze jedna mała rzecz. Pamiętajcie o konkursie na Wrap Life'ie i o zniżce na The Ironizer do końca dzisiejszego dnia. Tak jak wspomniałem, subskrypcja, klikajcie w dzwoneczek, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło i widzimy się w następnych testach. Siemanko!